Nie przyjechaliśmy tu, nie wiem, z luźną głową, że cyk, wygramy mecz, bo wiedzieliśmy, że będzie trudno i było. Wiadomo, w rundzie zasadniczej przegraliśmy, jakieś tam wnioski trafne widać wyciągnęliśmy. No ale też jakby wrócił do nas Peter, gdzie wtedy jechaliśmy bez niego osłabieni. Cieszę się, że się zgrało na tyle, że dzisiaj możemy być szczęśliwi. Powiedzieliśmy, że przyjeżdża do nas najmocniejszy rywal w Ekstralidze, patrząc po wynikach i po tej rundzie zasadniczej udało się wygrać z Wrocławianami, więc dlaczego tutaj by się teraz nie mogło udać, więc na pewno byliśmy optymistycznie nastawieni i wiedzieliśmy, że da się z tym rywalem wygrać. Od jakiegoś czasu, już od kilku spotkań mamy niepowtarzalną atmosferę. Żałuję tylko, że nie udało się dzisiaj wygrać, bo to byłby takie, co mówię, to już wcześniej mówiłem, taka wisienka na torcie. Ale nie udało się, mimo tego, że kurczę robiliśmy co mogliśmy. Dzisiaj Wrocławianie byli naprawdę silni, ale chciałem osłodzić trochę ten wieczór naszym kibicom. Z tego względu też tak długo gdzieś tam byłem z nimi w gnieździe, więc a osłodzić w sposób taki, że po prostu poinformowałem, że zostaję na kolejny sezon, więc cieszę się, że będziemy mogli kolejny rok spędzić razem. Wiadomo, wtedy rośnie w miarę jedzenia. Ja wiem, że gdzieś tam to był sezon taki, gdzie wielu może nie liczyło aż na aż tyle z mojej strony, dlatego też miałem fajny komfort taki, nikt nie dmuchał balonika, każdy się cieszył z tego, co zrobię. Czasami te wygrywane starty, ja się bardzo z nich cieszę, oczywiście, bo to jest łatwość większa do potem rozprowadzania, do rozgrywania pierwszego łuku, ale czasami po prostu, jak człowiek nie wie, co się dzieje z tyłu i gdzie ten rywal się rozpędza, no to trochę to, że tak powiem, no nie tyle nie pomaga, ale właśnie powoduje, że gdzieś tam może zbyt ta jazda jest pasywna i na pewno muszę jeszcze nad tym popracować, bo uważam, że jak ten element poprawię, to już będę takim pełnoprawnym liderem, jakiego każdy by pewnie tutaj właśnie we mnie widział. Sześć punktów to nie jest jakaś duża strata, więc wszystko jest możliwe. Pojedziemy na pewno w 100% skoncentrowani do Wrocławia i będziemy walczyli, żeby ten wynik odratować i spróbować wygrać. Przegraliśmy dzisiaj to spotkanie 6 punktami, ale nie składamy broni. My, tak jak mówię, mamy teraz ten komfort, że faktycznie Wrocławianie już są tą jedną nogą może w półfinałach, są bliżej, mają dodatkowe spotkanie przed własną publicznością, ściany swoje, tor swój, więc my już nie tyle, że składamy broń, bo tego nie robimy, oczywiście, to nie jest zapisane w bycie krwi, bo będziemy walczyli i postaramy się po prostu sprawić niespodziankę na torze we Wrocławiu. No na pewno z większym oddechem podejdziemy do tego rewanżu, bo mamy tam jakiś zapas, ale cały czas z fokusem i ze skupieniem, żeby gdzieś tam nie wkraść żaden błąd, żeby gdzieś tam starać się wygrać ten mecz.